Hej kochani, witajcie dzisiaj na naszym kanale. Słuchajcie, jesteśmy już w Warszawie. Pogoda nas przywitała znakomita i po prostu nie mogłam się doczekać tego filmu. Słuchajcie, wiedziałam już od kilku miesięcy, że taki powstanie, czyli zabiorę was w poszukiwaniu prezentu dla mojej siostry na jej okrągłe 30 urodziny. Nawet nie wiecie, jak jestem podekscytowana. 30 lat to jest taki konkretny wiek i w ogóle równe urodziny są takimi wyjątkowymi urodzinami i chciałabym właśnie, aby ten dzień był dla niej również wyjątkowy. Słuchajcie, mam dla mojej Klaudii ogromną niespodziankę. Ona o tym nie wie, dlatego ten film zostanie opublikowany dopiero po tym, jak to się wszystko wydarzy. Razem z Jackiem, czyli razem z jej mężem, robię dla niej niespodziankę, ponieważ ona o niczym nie wie. 9 maja wylatuję do niej z samego rana, bo lot już jest o 6 rano. O 8 rano będę w Londynie, przylatuję do niej jako taka niespodzianka, bo ona kompletnie się niczego nie spodziewa. Dlatego jest to dla mnie ogromnie wyjątkowy moment, ponieważ nigdy takiej niespodzianki nie robiłam. Nie przylatywałam do nich tak znienacka i to w dodatku z fajnym prezentem urodzinowym. Cieszę się, że mogę spełnić chociaż w jakimś małym stopniu jej prezent, marzenie, ponieważ chcę, żeby coś to było wyjątkowego, coś, co również by chciała sobie sama kupić. Holunia, poczekajcie. Holly również pragnie się z wami przywitać, także będę ją trzymała. Słuchajcie, jedziemy razem z Wojtkiem do Witkaca w poszukiwaniu tego fajnego prezentu dla mojej siostry. Na początku już chciałabym zaznaczyć, że jest to najważniejsza osoba w moim życiu strasznie, ale to strasznie ją kocham i chciałabym spełnić jej każde marzenie, od najmniejszych do największych. I cieszę się, że ten dzień spędzimy razem. Chociaż ona o niczym nie wie, dzisiaj nawet rozmawiałyśmy przez telefon. Mówię, i co tam, kiedy będziecie? Kiedy wypijemy drinka urodzinowego? Kiedy razem będziemy świętować? Także ona niczego nieświadoma nie wie, że za kilka dni już się widzimy. Już mniej więcej wiem w głowie, co chciałabym jej kupić, natomiast chciałabym te rzeczy zobaczyć na żywo, obejrzeć, zadecydować i dzisiaj na pewno już coś ostatecznie wybierzemy, bo dzisiaj już mamy początek maja i za kilka dni już wylatuję. Niestety nie będę brała kamery ze sobą do Londynu, przynajmniej na ten moment mi się tak wydaje, bo jednak będę tylko na 2 dni. I chciałabym, aby ten czas był taki dla nas, żeby nie czuła się też osaczona tą kamerą i tak dalej, tylko jednak przylatuję tam dla nich, więc no już się tak nie mogę doczekać, słuchajcie. Jedziemy po prezent. Jesteśmy już w drodze, prawda, kocurku? Piękną mamy pogodę. Jedziemy. Dzień dobry! Po prezent. A Wojtek się jeszcze z wami nie witał. Dzień dobry, już wam pokazuję. Będzie telepać. Jedziemy, dzień dobry, witam was. Bo tutaj, słuchajcie, na polskich drogach jest zawsze dużo dziur i trzeba uważać. Droga jest tak zwana dziurzarzysta. Ale mamy taką ładną pogodę, że naprawdę się ucieszyliśmy, jak przyjechaliśmy z tego Zakopanego, bo tam lało, nie wiem jak dzisiaj jest pogodą, aczkolwiek na pewno jest chłodniej niż tutaj w Warszawie. No jest pięknie, jest przepięknie. Jedziemy do Witkaca. Prezent Julcia kupuje dla swojej siostry i szwagra z okazji okrągłych urodzin. No. 30. Coś tam Julcia ma w planie zakupić, a co, to pokażemy. Ja to jestem podekscytowana tymi zakupami. Uwielbiam sprawiać komuś radość. I tak do Wojtka wsiadliśmy do windy i mówię, Boże, ja się czuję, jakbym sobie prezent kupowała. Jestem tylko ciekawy, dlaczego mnie nikt nie robi prezentu. Kto ci zrobił na urodziny prezent? Kto cię... Na które urodziny? Kiedy? Wiesz co, nie mów, tak. Mam powiedzieć, które urodziny? Spokój się, ja przecież miałam imieniny teraz. Jezu, Wojtek z tymi imieninami. Słuchajcie, ostatnio miał imieniny, jak chyba byłam wtedy w Słupsku u siebie. Julcia, ja mam dzisiaj imieniny, sam mi o tym przypomniał. No bo przecież imieniny złodzie. No bo to ja chodzi? Nie obchodzę imieniny. Ale ja obchodzę imieniny. A pamiętasz, kiedy ja mam imieniny? No masz, ale mówi się nie obchodzi. W związku z czym ja poproszę prezenty, ja przyjmuję wszystko, urodziny, zabrałam imieniny, dzień dziadka, dzień babci, dzień ojca, dzień, nie wiem, świętego Mikołaja, wszystko. Dla mnie każdy jeden dzień jest... A to ja wtedy też chcę obchodzić. Bardzo dobrym dniem na przyjmowanie prezentów. To ja w takim razie ja też chcę obchodzić każdy dzień święta. No, ale to trzeba petycję napisać, pismo, załączyć trzy zdjęcia. Zostanie to rozpatrzone, przemyślane, przeanalizowane i stosowną odpowiedź dostanie pani na piśmie. Kochani, właśnie się zatrzymaliśmy, bo Wojtek musiał na chwilkę skoczyć do banku. Przynajmniej w tym momencie kamera nie będzie się tak chwiała. W Warszawie tak naprawdę jest około 20 stopni, a mamy początek maja, więc pogoda jest rewelacyjna. Nawet dzisiaj przyszło mi przez myśl, słuchajcie, aby założyć krótką sukienkę, gołe nogi. Trochę to przemyślałam. Wiecie, jak to jest. Jest maj, jak jest taka ładna pogoda, to ludzie trochę nie wiedzą, jak mają się ubierać. Niektórzy dalej ubierają się jako 20 stopni, niektórzy jak poczują te 20 stopni, to faktycznie, tak jak ja, klapeczki, sukienka,
i ludzie w tych miesiącach naprawdę wyglądają komicznie, bo niektórzy chodzą tak, jakby naprawdę była wiosna, niektórzy tak, jak już ciepłe lato. Ja natomiast dzisiaj postawiłam na koszulę i dłuższe spodnie, ale mam klapki, bo naprawdę jest bardzo ładnie. Jeśli chodzi o prezent dla Klaudii, to jestem bardzo podekscytowana. W ogóle jestem bardzo ciekawa, czy ta niespodzianka wypali. Mam nadzieję, że Klaudia o niczym nie wie i naprawdę się nie domyśla. Jak rozmawiam z Jackiem, dogadujemy jakieś szczegóły, to Jacek Kitrasie gdzieś, wiecie, żeby Klaudia tak naprawdę go nie usłyszała, czy nie zobaczyła powiadomień o wiadomościach, bo wiecie, jak to jest, jak żyłem z sobą naprawdę 24 godziny na dobę, no to jest ciężko takie rzeczy ukryć. Ale Klaudia chyba niczego się naprawdę nie domyśla. Jadę sama, bez Wojtka, ale to jest tak naprawdę tylko na 2 dni, bo przyjeżdżam tam specjalnie dla Klaudii. I cały dzień 10 maja mamy dla siebie, mamy wolny, idziemy do restauracji, spędzamy taki fajny, siostrzany czas. Niespodzianki są najlepsze, mi się wydaje, wiecie, niż takie coś, co mogłabyś się spodziewać, bo jednak naprawdę chcę zobaczyć uśmiech na jej twarzy i to, że mnie zobaczy tego dnia. To będzie naprawdę takie bardzo, ale to bardzo miłe. Strasznie ją kocham i w ogóle będzie mi bardzo miło, kochani. Jeśli pod tym filmem złożycie jej życzenia urodzinowe, mojej Klaudii na pewno też będzie bardzo miło. Przy okazji Jacek, którego też mogliście zobaczyć na tym kanale, też ma urodziny, tylko że ma urodziny 6 maja, czyli za 2 dni, słuchajcie, za 2 dni Jacek ma też urodziny, więc tak naprawdę przyjeżdżam i w Jacka urodziny, i w Klaudii, zabieram ich do restauracji, tak żebyśmy razem we trójkę miło spędzili ten dzień. Także będzie mi bardzo miło na serduszku, jeśli w komentarzu napiszecie dla nich życzenia. Oni na pewno wszystko, słuchajcie, przeczytają. Słuchajcie, jesteśmy w Louis. Wojtuś się rozsiadł. No i czekam na kawę. I rozglądamy się. Ja się rozglądam w zasadzie i właśnie zastanawiam się, kurczę. Mam ogromny dylemat, a najgorsze jest to, że Klaudia się do mnie dobija wręcz, że ona koniecznie chce ze mną pogadać. Ona, gdzie ty jesteś? A czemu ty nie możesz ze mną rozmawiać? Jest jakiś problem, tak, ale no, słuchajcie, najgorsze zawsze jest to, problem z prezentem. Najgorsze jest to, że nie wiemy, co tej Klaudii, czy Julcia nie wie, co tej Klaudii kupić, bo jest tyle taki wybór i takich. No piękne są rzeczy. Piękne rzeczy i to niektóre rzeczy, już nawet nie chodzi o cenę, bo Julcia tutaj budżet około 100 tysięcy złotych przeznaczyła, więc nie jest taki duży. Więc, no ale cóż, no kto bogatemu zabroni? Kochani, ostatecznie postawiliśmy na tą przepiękną bransoletkę. Tylko spójrzcie, tak ona się prezentuje. A dla Jacka, słuchajcie, wybrałam perfumy. Także mam nadzieję, że będą zadowoleni i że prezent się uda. No, zacny. Zapach jest przepiękny. No, jest przepiękny. Pomagałeś. No więc pewnie będzie bardzo zadowolony z tego zakupu. Też mi się tak wydaje. Prezent będzie świetny. Strzał w dziesiątkę. Mam nadzieję. Czekamy na zapakowanie prezentów. Wojtuś mówi, a też bym chciał mieć urodziny. No kto by ich nie chciał mieć? Czy problem jest taki, że ja nie dostaję żadnych prezentów z Louis Vuitton, nie wiem dlaczego. Przepraszam, nie mów tak. Nikt mi nic nie kupuje, niestety jestem tutaj na straconej pozycji. Będziesz miał urodziny, musisz poczekać do października, kocurku. Będziesz na pewno miał fajny prezent. Tak? Kocica też ma, ale we wrześniu jeszcze wcześniej. Ojej, będziesz prezent super. Tym bardziej, że mi ta bransoletka też się podobała i też ją miałam na oko. Więc wydaje mi się, że Klaudii też się ona spodoba, bo zawsze nam się podobne rzeczy podobają. No, nie wiadomo, co Mikołaj przyniesie tego roku. Nie wiadomo. Kochani, jesteśmy po zakupach. Ostatecznie wybraliśmy bransoletkę, a dla Jacka wybraliśmy właśnie perfum. Także mam nadzieję, że bardzo się ucieszą. I Klaudia się totalnie niczego nie spodziewa i to jest w tym wszystkim najlepsze. Ja się bardzo z tego cieszę, że mogłam się chociaż dołożyć tą cegiełkę do tego, aby była w tym dniu naprawdę bardzo szczęśliwa. Kochani, wybieramy się właśnie do Taitaya. Wojtek ma ochotę na zupkę. Na tą, jak ona się nazywa, zawsze słodko-kwaśną. Słodko-kwaśną. Ona naprawdę jest bardzo dobra, ale jest bardzo ciepła, więc nie wiem, jak to jest z tą zupą. Ale co nas zmotywowało, żeby się też tam wybrać, mają przepiękny ogródek. Tak to się mówi, że po prostu są ogródki otwarte, czyli można jeść na świeżym powietrzu. Czy miejmy nadzieję, że będzie otwarty?
już wszystko się otwiera tak naprawdę, słuchajcie, w Warszawie ludzie jedzą na dworze i to jest takie fajne, bo słonko wychodzi i wszyscy mogą być na zewnątrz, zupełnie inny klimat. Jedziemy. Sto lat, niech żyje nam. Słuchajcie, zobaczcie, jaka piękna trzydziestka jest za moimi plecami. Nie bez powodu, ponieważ jest to taki bardziej urodzinowy film, a kiedy szukuję tą niespodziankę dla mojej siostry, widzieliście już prezent, wiecie o moim całym planie. Ja pewnie, kiedy jest publikacja tego filmu, już jestem w Londynie i oglądam ten film razem z moją siostrą. Kochana, masz już 30 lat, już... albo dopiero, bo tak naprawdę życie zaczyna się po 30, jak to mówią. Oczywiście nie zapominając o Jacku, bo kiedy to nagrywam, jest 6 maj i tego dnia właśnie mój szwagier, najlepszy na świecie, również obchodzi swoje równe 30 urodziny. Bardzo mocno was kocham, jesteście cudownymi ludźmi, tworzycie cudowną parę, nie znam lepszej od was. Darzcie się taką miłością przez następne lata, aż do końca życia. Oczywiście, kochana, życzę ci dużo szczęścia w życiu, spełniaj i realizuj się w tym, co kochasz najbardziej. Jesteś bardzo ambitną osobą, pewną siebie kobietą, która idzie do przodu, nie patrząc na to, co mówią inni. Masz ogromne szczęście, mając takiego mężczyznę koło siebie i to już jest ogólnie bardzo duży skarb, na jaki mogłaś trafić. Masz bardzo fajną siostrę, która cię bardzo kocha mocno i bardzo cię podziwiam każdego dnia za to, jaka jesteś zdeterminowana, jak bardzo dzielnie dążysz do celu. Zawsze cię podziwiałam i zawsze będę cię podziwiała i jesteś w pewnym sensie dla mnie autorytetem. Otaczaj się ludźmi, którzy tylko życzą ci dobrze, tylko i wyłącznie. Bądź zawsze uśmiechnięta i pozytywna, taka jaka jesteś, żebyś zawsze darzyła nas wszystkim ogromną, pozytywną energią i żebyś nigdy się nie zmieniała. Reszta sama przyjdzie, ale zdrowie jest najważniejsze. Tak naprawdę, co jest najpiękniejszym darem, jaki mogłam dostać od rodziców, to to, że jesteś na tym świecie i że jesteś moją siostrą. Jesteś najcudowniejsza i tak naprawdę w tej roli spełniasz się w 100%, zastępujesz mi wszystkich. Jesteś naprawdę bardzo dobrą osobą i każdy powinien o tym wiedzieć, właśnie czy w gorszych, czy w lepszych chwilach, zawsze razem i tak powinno być właśnie do końca życia. Główku, nie wiesz, że ten dzień spędzimy razem? Nie mogę się doczekać twojej reakcji, pewnie leżysz teraz koło mnie i oglądamy ten film. Cieszę się, że mogę sprawić ci właśnie w tym dniu radość, że nie jesteś tego dnia z Jackiem, tak jak miało być po prostu zwyczajnie. Dzwoniłaś do mnie i już planowałaś, jak te urodziny będą wyglądać w czerwcu. Oczywiście one będą w czerwcu, ale niespodzianka powinna być i jesteś tak dobrą osobą, że takie niespodzianki powinnaś dostawać i otrzymywać każdego dnia, bo na to naprawdę zasługujesz, na wszystko co najlepsze. Mimo tej różnicy wieku, która jest między nami, czyli 9 lat, mogłoby się wydawać, że nie będzie między nami kolorowo, że takie siostry to nie mają na pewno dobrego kontaktu. U nas jest totalnie w inną stronę, ponieważ rozumiemy siebie tak naprawdę jak nikt inny. Pamiętam, zawsze to powtarzałyśmy, że jak byłybyśmy kiedyś same w życiu, nie miałbyśmy mężczyzn, to na pewno żyłobyśmy razem i mieszkałobyśmy razem i wszystko byśmy robiły razem i tak dalej. I mimo to, że nie jesteśmy blisko siebie na co dzień, bo mamy zupełnie inne obowiązki, mieszkamy w zupełnie innych miejscach, to ten kontakt jest nadal przepiękny i życzę każdemu z was tak cudownej relacji między siostrami, bo powiem wam tak szczerze, że nikomu nie da się tak zaufać jak własnej siostrze, którą tak bardzo mocno się kocha. Jesteś moim najlepszym prezentem w życiu i bardzo doceniam to, że nie jestem jedynaczką, bo bez ciebie naprawdę byłoby mi ciężko w wielu sytuacjach i po prostu nie jestem w stanie opisać tego, jak bardzo mocno cię kocham i tak naprawdę jak wiele tobie zawdzięczam i już nie wiem co mówić. Wszystkiego najlepszego. Jacek, ciebie również kocham. Jesteście cudowni i żyjcie nam 100 lat. Trochę zrobiło się wzruszająco, bo zawsze kiedy myślę o mojej siostrze i o tym w ogóle, że są jej urodziny i tak dalej, że jest to jej dzień, to po prostu się wzruszam. Ale odnośnie tych balonów, zobaczcie jakie one są przepiękne. Przygoda z balonami jest dosyć śmieszna. Także Klaudia, słuchaj tego po prostu. Tą scenkę już miałam nagrać tego samego dnia, kiedy widzieliście zakupy, prezenty. I faktycznie pojechaliśmy po balony i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałam nagrać tą scenę.
No i prosiłam Wojtka, by wyjął te balony z auta, kiedy już mieliśmy wchodzić do naszego domu. W zasadzie to jeszcze nie zjechaliśmy do parkingu, tylko po prostu byliśmy właśnie na powietrzu. Wojtek otworzył drzwi od auta i balony pofrunęły. Wojtek się patrzy na te balony, jak to mówi, łap te balony. No i po balonach, słuchajcie, byłam wściekła, aż się popłakałam, bo byłam taka zdenerwowana, bo chciałam tak naprawdę ten materiał już dograć do końca, ale może dobrze, że tak wyszło, bo dzisiaj spędzicie też z nami w sumie taką sobotę. Ten materiał nie będzie taki krótki, jak sobie zaplanowałam, że to będą tylko stricte ten film, po prostu nie będzie oparty na niespodziance, tylko tutaj dołączę jeszcze taki fragment, jak mija nam sobota. Będę Wam bardzo wdzięczna przy okazji, jeśli złożycie życzenia dla mojego szwagra, dla mojej siostry, na pewno będzie to bardzo miłe. Pogoda nieciekawa. Wojtuś, dzisiaj taki nienastrojony humorem, Wam powiem. Dzisiaj jest typowo barowa pogoda, trzeba pić dwie szybkie wódki, może będzie lepiej. Mówię, że dzisiaj mam kobietę z okresem. Słuchajcie, jestem przed okresem, no co Wam będę mówił, no niestety jest jak jest, to się każdemu może zdarzyć, no. Okay. Znam takie panie, które jak są po okresie, to... Znasz takie panie jak co? Jak są przed okresem albo po okresie. No to ty tak jesteś dzisiaj. No niestety. Ja nie wiem, czy to pogoda tak na ciebie działa. Pogoda na mnie źle wpływa, klimat jest zimny. No ale trzeba dostrzec to, że ostatnie dni było bardzo ciepłe. No. Deszczyk, pada, słońce świeci. Już to mówiłeś. A be, nie, tak. Słuchajcie, moja radosna twórczość Wojtuś, dopiero... stara płyta. Musisz nową włączyć. Sama płyta. Twórczość piękna, ale tu mi się wznawia radosna tak zwana twórczość, no przy takiej pogodzie. No ale to przed okresem. Słuchajcie, moi drodzy, szanowni widzowie i widzki. Pan Kiwicki. Przejeżdżamy koło Baru Mlecznego. I tak sobie myślimy, czy by nie zrobić testu, co pysznego można zjeść w Barze Mlecznym. Czy bylibyście takiego filmu ciekawi? Bo wydaje mi się, że w formie, w wersji Wojtka naprawdę byłoby to ciekawe. To, w jaki sposób komentujesz pewne rzeczy. No, dajcie znać. Ale ja nie wiem, czy ten bar nie jest takim jednym z tych lepszych. No jest paru. Według opinii oczywiście górowych. Chcielibyśmy sobie wyszukać parę i byśmy zrobili taki... Test i porównania. Test różnych. I porównanie, tak jest. Tak, dajcie koniecznie znać. Tak jest. Wojtuś zabrał mnie na randkę. Mizeria to jest z cebulą czy bez? Z szypiorkiem posypujemy. Nie. Może być to bez szypiorku. Mizeria bez szypiorku, bez kawałowy z ciebiekami pire. A dla mnie mielone z pire. Bez szypiorku ma być w końcu, tak? No. Żadnej cebuli, żadnej szypiorku, żadnego pola. Oddzielnie. Pani mi żałuje. Nie. No jak można nie zjeść tego już? A jaki ty sobie wziąłeś? Bo ja na zimno, mówiłem ci. No. Ale ja chciałam ten drugi jeszcze, ale pani mówi, że nie, że już nie mogę tyle wziąć. Nie. To są wyliczone sztuki. No nie, no nie. Taki tradycyjny, tak. No, no, bakaliami taki tak. No właśnie tego pani mi nie chciała dać. No. Tak, no. Nie zawstydza. Prawdopodobne, żeby chcieć zamówić. A pani dba o linię, pije. I bardzo dobrze. Przyłapany. O co chodzi? O co? Na ciastku przyłapany. Kto dzisiaj to wszystko zje? Kto tyle sernika wziął? No i co? Jesteśmy po restauracji, najedzone, mamy brzuchy. Zobaczcie, ile wody. Najedzone to mało powiedziane. Żeby się nie wywaliło, pokaż, jakie dobroci tutaj mamy. Słuchajcie, z starego domu mają obok restauracji cukiernię, słuchajcie. I naprawdę z no mają i niestety mają bardzo dobre jedzenie. A Julcia sobie zażyczyła trzy ciastka. Trzy sztuki. Ty wziąłeś sobie dwa. Nieprawda, nie, ale nie, proszę. Ty tylko nabrałeś. No zobacz, no. Ale nie, to nie wygląda, mów. Słuchajcie, nie wiem, czy zobaczycie. Chyba a kuku, nie. A kuku. Ale tak, mamy tort czekoladowy, taką tartę i Wojtuś sobie wziął taki sernik. Nie, no przecież sernik na mnie na zimno. I pokaż tutaj, jaki masz. Nic nie będę pokazywał. Słuchajcie, uwierzcie mi, no, że wzięliśmy to tylko dla ozdoby.
dla dzieci. Nie, nie mówmy tak. Psy nie jedzą słodycze. Koniec. Wojtuś powiedział tak, od poniedziałku mam dietę. Cicho. Nie wiem, słuchajcie, czy mam sobie. Życzymy wam miłej soboty. Tak. I do miłego. Tak, odpoczywajcie i do miłego zobaczenia, a my wracamy do domku. Buziaki, pa! Buziaki, do miłego.